Mateusz Kaniowski, Marcin Wrzosek, jeden z największych faworytów gali na Narodowy. Zgadza się. Betclic no, musi mieć dobrych analityków. Czyli w ogóle nie protestujesz? No chyba nie powinienem. No nie, z drugiej strony... Wiadomo, to jest walka, tak? Tutaj można machnąć ręką, trafić przeciwnika i go znokautować, więc szanse punchera ma zawsze mój przeciwnik, tak? No ale ja musiałbym po prostu wyjść, zamknąć oczy, nie wiem, zacząć wiązać buta albo coś takiego robić. Albo na przykład uciec z klatki, tak jak dzisiaj Norman Park? Na przykład Norman Park uciekł przed swoim wierzycielem, tak? Skomentuj to. Bardzo dziwne, no według mnie to jest bardzo dziwne. Bo sytuacja była taka, że ten chłopak podszedł do mikrofonu i Park, on jeszcze nawet nie zdążył słowa powiedzieć. Park go zobaczył, ja siedziałem centralnie obok. Odwróciłem, wstał bez słowa, zeskoczył ze sceny, bo nie chciał przechodzić koło tego gościa, więc nie poszedł nawet schodami, tylko zeskoczył ze sceny. Ja patrzę na jego tłumacza, na tłumacz tam, nie wiadomo co chodzi, dopiero potem wyszło do zborka. Czy to nie jest śmierdzące? Jest, bardzo śmierdzące. To jest takie troszeczkę od razu przyznanie się do winy, tak? No został jego menadżerem. Wiesz, mógłby to jakkolwiek wyjaśnić. Menadżerem, więc jakby powinien to wziąć na siebie, ale nieudolnie zobaczył, że niby jakiś sponsor, gdzie Norman Park oficjalnie na swoim Instastory sprzedawał miejsce w Narożniku. Mówi, mam miejsce w Narożniku, które chcę sprzedać. A Bątkowska opatrznie na okrętkę tu kręciła, no to jakiś sponsor, on mi mówi, że jakiś sponsor. Ja myślę, że Bątkowska to wymyśliła i dlatego tak, najpierw Bątkowska, potem Park. W obronie po prostu okradanych obywateli uczciwych, których no po prostu z kamerzy w internetowi okradają. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, pamiętasz to Marty Renty? Pamiętasz jakiś skam z NFT, który on sprzedawał tam? Bątkowska też to wymyśliła przecież. Przecież groził protestami, jakimiś tam pozwami osobom, które to naświetlały. Ten skam. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wróć sobie do tamtej sytuacji. I to nie jest pierwszy skam. Nie pamiętam, co robił Filip, ale... pierwszy skam, który Bątkowska wymyśliła dla swojego zawodnika, żeby okraść kogoś na pieniądze. Cały czas powtarzasz to Bątkowska i nie ukrywam, że jak mówisz, to już po raz setny. To są stringi ode mnie nawet. Nie przyjął? Może przyjął, ale jeszcze chcę mu dać jeszcze jedną parę. Marcin, ten Norman mnie zaskoczył, wiesz o co? Bo nawet jeżeli odwalił krzywą akcję, no to mógł to jakkolwiek wyjaśnić, odejść, przecież to jest tylko kilkanaście koła, patrząc na to, ile może zarobić. To czemu on uciekł bez słowa, bo tylko potwierdził to? No to jest w ogóle nielogiczny ruch. Chował się jak pieprzone dziecko, tak? Chciał po prostu uniknąć za wszelką cenę konfrontacji. Ale przecież 150 tysięcy osób to mniej więcej oglądało. No właśnie, zachował się jak dziecko, które po prostu nie myśli. Zrobił coś totalnie niedorzecznego, dla mnie to jest idiotyzm, jeszcze uciekł z hali podobno. No mógł tu zostać, wytłumaczyć cokolwiek, dla 11 koła to się nie opłacało w żaden sposób. Wiesz co, no po tym jak powiedziałem, że tego chłopaka wezmę do swojego narożnika, żeby mu zadośćuczynić, dostałem chyba z 5 wiadomości. Wziął ode mnie 200 funtów za jakąś tam koszulkę i mi jej nie wysłał. Ktoś mi miał wysłać rękawice i nie wysłał. No to jest widać, no po prostu oszust, no. Wy kiedyś się nie lubiliście, potem miałem wrażenie, że się trochę polubiliście. Wiesz co, raczej jesteśmy neutralni, tak? Darzyłem go szacunkiem jako solidnego zawodnika, którego kiedyś byłem fanem, tak? Bo ja byłem jego fanem, jak Norman walczył w UFC. No ale jakby no już jego fanem nie jestem, a szczególnie po tej dzisiejszej akcji. Ogólnie rzecz biorąc, zawodnik bardzo dobry, ale faktycznie... Chujowy człowiek. Bardzo często się przewija ten temat, bo pamiętam, jak właśnie były te afery z koszulkami, bo do mnie też się ludzie pisali, żeby to nie nagłośnić i tak dalej, oni sami później to nagłośnili. Co chwilę czepiają się Normana takie dziwne sytuacje. One się go nie czepiają, on je kreuje. No i to mnie dziwi, bo tutaj zarabiasz ogromne pieniądze i po co to robisz? Mnie też to dziwi, albo po prostu pazerność i krótkowzroczność, to mi się wydaje. No tak samo dzisiejsza ucieczka była bardzo krótkowzroczna. No, bardzo. Internet takich rzeczy nie wybacza. Więc to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne patrzenie, no i... Bo na przykład zakładając... I podejrzenie. Normalnie jest po prostu głupi. Zakładając, że na przykład za walkę dostaje, ile może dostać, twoim zdaniem? Według mnie kilkaset tysięcy. Załóżmy, że 200, najmniejsza linia oporu, nie? No to 200 tysięcy, no to 11 tysięcy, no to jest bardzo mała część. Ale pamiętam tego sytuację... 5%, więc po co to robić w ogóle? Pamiętam tego sytuację, na gali, która zresztą odbywała się na tej hali, na której teraz jesteśmy, na której walczyłem z Borysem Mańkowskim. On walczył tutaj... On walczył wtedy, miał walczyć z bodajże Gamrotem. Walczył z Gamrotem nawet, tak. Przegrał tutaj. Nie chciał walczyć, nie chciał jechać na halę. Ale zawalczył. Finalnie zawalczył, bo słuchaj tej historii. Ja wychodzę, bo czeka już autokar. Patrzę, siedzi Norman Park, ja mówię, co ty robisz? Mówi, ja nie walczę.
Ja mówię, jak nie walczysz? On, nie, bo mi chujowa waga schodziła i ja się nie mogę nawodnić, kroplówki dopiero przyjechały rano i ja nie walczę. I wtedy przyszedł Martin Lewandowski, który negocjował z nim warunki, żeby dać mu więcej pieniędzy, żeby no, jednak nakłonić go. No i potem finalnie Martin mu tych pieniędzy nie oddał, bo powiedział, no sorry, ty chciałeś nas oszukać, no to my ciebie też oszukaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz tę sytuację. Pamiętam, ale nie znałem sytuacji ze strony Martina. W sensie, normalnie się długo opowiadał te pieniądze, a nie słyszałem, żeby tak to skwitował Martin. No, skwitował to w jakimś wywiadzie. To pamiętam. A pamiętam, że taki wywiad był, bo widziałem go na własne oczy. A rzadko mnie mój wzrok oszukuje. Dobra. Co ty o tym sądzisz w ogóle? Szczerze dziwne to jest dla mnie, bo wiesz, kierując się jakąkolwiek logiką, nawet pokrętną, no bez sensu. No, jeżeli dostaniesz za walkę, gdybyś nic tu mógł powiedzieć tutaj stary. Teraz nie płacę. Blika ci wyślę. Bo on chciał być na tym na narodowym teraz. No to nie mógł po prostu powiedzieć stary, wezmę cię, nie odpisałem. Ci. Oczywiście, powinien tak zrobić. Nie odpisałem ci, bo zapomniałem. Dokładnie. Cokolwiek mógł nawet przykachmęcić. Miałem Neostrada mi się popsuła, nie miałem internetu, nie miałem Wi-Fi. No, ciężko to zrozumieć. Jestem ciekawy, co powiedziałby Norman. Ja bym chciał nawet. Zapytaj się Bątkowskiego, jak będziesz z nim robił wywiad Bątkowskiej. Co on o tym sądzi i czy brał udział w planowaniu tego przekrętu? Nie, no myślę, że... Ja mam poważne podejrzenia. To są podejrzenia, ale bardzo, bardzo poważne. Byłeś w ogóle typowany do walki z Normanem? Uważam, że powinienem z nim walczyć, no i że Bątkowska jest tutaj totalnie... Czy zostawiłbyś Filipa? No nie zostawiłbym jej na lodzie, no. Nie mógłbym, no. Wiesz, ta walka, znaczy teraz po tym, co odjebał Park, no to nie jest wykluczone wcale, że go z tej federacji zwolnią, tak? W ogóle ciekawe, co z tymi feminatywami. Czemu ty cały czas go tak ukobiecasz? To jest taka forma dominacji, wiesz? Genetycznej? Takiej dominacji genetycznej, tak. Czy to nie genetyczna dominacja? Jakby wiadomo, że kobiety są słabsze, pokazała to boks na olimpiadzie w Paryżu, tak? Pokazała, że jednak kobiety finalnie są słabsze od mężczyzn, tak? No to więc to jest troszeczkę taka forma... No i znęcasz się nad tym Filipem. Umniejszenia mu. Wiesz, mam wrażenie, że Filip na początku był taki bardziej pewny w tej konfrontacji z tobą, ale nie wiem, czy go nie przygniotło trochę to, że ludzie tak bardzo, wiesz... Wiesz, kiedy stracił pewność? Jak sobie uświadomił, że my mamy walczyć ze sobą naprawdę. Mi się wydaje, że nie. Nie uderzać się z partyzanta, kiedy ja się tego nie spodziewam. Ja uważam, że wtedy. Wariacie, wiesz, jak wyglądały negocjacje? Zadzwonił do mnie Rafał i mówi, Marcin, chcemy zorganizować twoją walkę z Bątkowską. Ja mówię, super, wchodzę w to. On mówi, tylko Filip powiedział, że tylko boks, małe rękawice, albo on nie walczy. Ja mówię, no kurwa, no okej, okay, no niech będzie, no. Ale on powiedział, że 72 kilo, albo on nie walczy. I wcale powiedział, że to jest 70 kilo jeszcze. Ja mówię, nie zrobię wagi, po prostu mi się nie chce robić wagi. Już nie, no jakby, to nie są już, że tak powiem, nie walczy już o trofea. Więc uważam, że po co robić walkę, szczególnie tak drastycznie, tak? Myślę, że limit 80 kilo byłby zadowalający dla wszystkich, tak? No Filip uparł się na 72 kilo. Ja muszę chudnąć, zresztą widać po mojej twarzy pewnie, że wyglądam... No tak, bo ty masz tak, że po walce wyglądasz jak chomik, a przed walką wyglądasz... A nie, bo to się zdarzało tylko wtedy, kiedy walczyłem w kategorii 66 kilo i kiedy naprawdę wysycałem ten organizm z kalorii, bo mój organizm bardzo wtedy szybko nasiąkał, nabierał tych kalorii, no bo podejrzewam, że spodziewał się kolejnego okresu głodówki. Wiadomo, organizm przyzwyczaja się do różnych rzeczy i do trybu życia, tak? Więc wydaje mi się, że wtedy po prostu dlatego łapałem, bo potrafiłem, tak jak powiedziałeś, wyglądałem jak chomik. Ja potrafiłem w 3 dni z takiego otłuszczenia, może być jak teraz, nabrać szklanki tłuszczowej, że mogłem się złapać za sadełko. Co jest, ja uważam, że wtedy powinni mnie jacyś naukowcy przebadać. Bo to było naprawdę bardzo, bardzo gwałtowne przybieranie na wadze i aż mnie bolała po prostu tkanka tłuszczowa. Realnie bolała. Myślę, że jacyś naukowcy powinni się tym zająć. Myślę, że jest to już potwierdzone jakimiś badaniami, że tak. Z NASA. Może zajść? Tak, na przykład z NASA. Bardzo dziękujemy za wywiad. Marcin Wrzos. Ja również.